Bardzo interesujący wątek podjął również Paweł Baśnik, który w swojej praktyce zaczął badać takich bohaterów, którzy nie przystają do historii stereotypowej, historii bohaterskiej Polski. Jednym z jego odkryć był BEM, a na pracy, którą prezentujemy na wystawie, pokazujemy mauzoleum BEMa. To upamiętnienie jest bardzo niezwykłe i właściwie opowiada o stosunku Polaków do swojego przedziwnego bohatera, który jednocześnie był wielkim bohaterem Wiosny Ludów, także w wydaniu polskim, ale z drugiej strony przeszedł na islam, w związku z czym jakby nie przyjęła go polska ziemia, został pochowany w powietrzu i na wodzie, z głową zwróconą w kierunku Mekki, z napisami na tym mauzoleum, które były napisami oddającymi mu hołd w językach tych właśnie narodów, które myślały o nim jako o bohaterze, czyli po arabsku, ponieważ był generałem Imperium Osmańskiego, po węgiersku jako ojczulek tamtejszej rewolucji, druga po koszucie ważna postać rewolucji węgierskiej, no i oczywiście także po polsku, kiedy to właśnie po odzyskaniu niepodległości bohaterów przywracano młodej ojczyźnie.